Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Pik tutaj i chciałbym dzisiaj reaktywować moją serijkę, małą serię vlogów. I właśnie wprowadziłem małe zmiany i będą też vlogi takie recenzyjne nowych gier najbliższych premier tego roku, czy przyszłego roku. No i dzisiaj chciałbym wam przedstawić grę American Truck Simulator. Gra ta jest stworzona przez czeskie studio SCS Software, która również stworzyła takie dwie części gry jak Euro Truck Simulator i Euro Truck Simulator 2. Osobiście gram w Euro Truck Simulator 2 i też w jedynkę grałem. Bardzo, bardzo lubię takie symulatory i ogólnie ja się pasjonuję ciężarówkami, no to jest dla mnie wielka sensacja. Jeszcze to studio jest sprawcą, że tak powiem, powstania serii Night Wheels of Steel. No i może kilka słów odnośnie tego American Truck Simulator. W ogóle masz tutaj po waszej lewej stronie monitora macie taki jakby trailer z tej gry. No i pokrótce powiem, o co chodzi, co to jest za gra, o co tam chodzi, w ogóle. Gra ta jest jakby akcja całej gry, rozgrywa się w Ameryce Północnej, a dokładnie w Stanach Zjednoczonych. Podstawka to akcja. W podstawce akcja się dzieje w Kalifornii. Studio ustaliło sobie, że te następne stany w Stanach Zjednoczonych będą dochodziły w DLC. Więc na razie czekamy, bo na razie symulator ten ma wyjść dopiero w 3 lutego. Ja już osobiście zamówiłem preorder, dokładnie wersję kolekcjonerską, gdzie jest tam dołożona naklejka. Dołożona jest do tego płyta oczywiście z grą. Takiej gdzieś wielkości ciężarówka i plakat. Plakat właśnie American Truck Simulator. Oczywiście podstawka w Kalifornii, DLC będzie kolejne jakby części mapy, części Stanów Zjednoczonych. No i ja osobiście powiem, że gram na kierownicy, mam Logitech G25 Racing. Dla mnie o wiele, wiele lepiej się gra na kierownicy niż na klawiaturze, bo można się poczuć jak, wiecie, jak prawdziwy kierowca ciężarówki. No i to byłoby na tyle. Moja ogólna ocena, jak już oglądałem takie krótkie filmiki z tych właśnie, z tej gry, czy zdjęcia, czy ogólnie innych youtuberów, innych osób, recenzję tej gry. Moja osobista recenzja jest taka, że to będzie po prostu hit tego roku, jeśli chodzi o symulator. Trzeba czekać na pojawienie się pełnej wersji tej gry. No i to byłoby na tyle, ja wam dziękuję serdecznie. Jeśli wam się podobają moje filmiki, dajcie mi lajka, żebym jeszcze więcej takich vlogasków dla was wrzucał. Dajcie subskrypcję mojego kanału, oglądajcie moje streamy, wszystkie wszystkie linki macie w opisie filmiku. Ja wam dziękuję i do następnego razu. Trzymajcie się, hejo! Every day, night, rain or shine.